Salon dziecięcy PEPS. Wszystko dla dziecka. Największy wybór wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Akcesoria, zabawki, ubranka. Kompletna wyprawka od A do Z. Profesjonalny dobór i montaż fotelików. Zapraszamy. Kutno, ulica Podrzeczna 9, Łowicz, Aleja Sienkiewicza 25. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się spotkanie z podróżnikiem Przemysławem Kosakowskim. Doświadczyłeś tylu różnych rzeczy, tylu niecodziennych rzeczy, których nie doświadczają, że tak powiem, zwykli śmiertelnicy. Czy jest coś, czego jeszcze się boisz? Zdarza się to pytanie i ja jestem trochę taki skrępowany, kiedy mam opowiadać, bo jakby moja reputacja człowieka, który niczego się nie boi, to jest przeszacowanie. Nie, ja zupełnie zwyczajnie odczuwam lęk i myślę, że nie wybijam się jakoś specjalnie ponad średnią, powiedzmy, jeżeli jest takie coś jak średnia strachu, tylko że trochę mnie opuszcza zdrowy rozsądek, kiedy kamery są włączone, więc to jest zupełnie coś innego. Można powiedzieć, że ten cały mój straceńczy wizerunek wynika tylko i wyłącznie z tego, w jaki sposób zachowuję się, kiedy realizujemy odcinki. Natomiast ja prywatnie jestem człowiekiem, który po prostu jestem zwyczajny na takiej zasadzie, więc to nie ma czegoś takiego, czy się jeszcze czegoś boję, bo się boję bardzo wielu rzeczy. Boję się ludzi na przykład. Na takiej zasadzie, więc to nie jestem w żaden sposób jakoś specjalnie nadzwyczajny. Za nami kiermasz wielkanocny rzeźby i rękodzieła artystycznego organizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mieszkańcy miasta wykonywali ozdoby i palmy wielkanocne pod okiem twórców regionalnych. Po raz kolejny Muzeum Regionalne w Kutnie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizowało świąteczny kiermasz rękodzieła ludowego. Oprócz tego, że można zobaczyć sobie kutnowską rzeźbę naszych lokalnych tutaj twórców, prowadzone są warsztaty tradycyjnej plastyki obrzędowej. Można wykonać sobie pisankę tradycyjną metodą wycinanki łowickiej, przygotować sobie własnoręczną kartkę świąteczną, a także wykonać palemkę według tradycyjnych wzorów, jakie były stosowane jeszcze 100 lat temu. Cieszymy się bardzo, że jest taki duży odzew, że przyszło bardzo dużo dzieci. No miejmy nadzieję, że będziemy to kontynuować i te warsztaty również wraz z kiermaszem będą jeszcze kontynuowane w latach następnych. Co dzisiaj prezentuje Pan podczas wielkanocnego kiermaszu? Dzisiaj podczas kiermaszu prezentuję rzeźby związane z Wielkanocą, na przykład parę łęczycką. To jest pan i pani z palmą, a pan jest z koszyczkiem z jajeczkami. No i oczywiście też jest ostatnia wieczerza i cały szereg aniołków. No oczywiście też jest sporo twórców innych, od których też coś można nabyć, na przykład ptaszki i różne. Są też panie, na dole mamy warsztaty. Jak co roku spotykamy się na kiermaszu wielkanocnym w Kutowskim Domu Kultury. Co będziemy tutaj tworzyć? Klejamy wycinanką łowicką wydmuszki. Dzieci obklejają jajeczka. Pani jest twórczynią ludową. Skąd takie zainteresowanie? Od dziecka, już z rodzinnego, takiego babci, prababci. To jest taka rodzinna tradycja, tak. No, jak zwykle przed niedzielą palmową robi się palmy. I mamy tu elementy do palem, czyli trawki, bukszpan, palemki oczywiście. I to składamy w takie bukiety jak gdyby, prawda? Takie bukieciki i ozdabiamy tutaj poniżej. Czyli pod bukszpanem już umieszczamy kwiatki i może być to jeden rząd, kilka rzędów, ale najważniejsze, żeby były bazie wierzbowe i trzcina. A trzcina na tą pamiątkę, że Pan Jezus dostawał pić
gąbkę na trzcinie umieszczoną do picia na krzyżu. To jest na tą pamiątkę. No i wiadomo, że żeby życie się rozwijało, trzeba zieleń jakąś tutaj umieścić. No i bazie. I taki zwyczaj był, że jak się przychodziło z palemką z kościoła, to dzieci jak gdyby dostawały takie lanie symboliczne, czyli uderzało się dziecko palemką, żeby dobrze i zdrowo rosło. W ramach festiwalu Złoty Środek Poezji przed kutnowską publicznością wystąpił Marcin Świetlicki z zespołem Zgniłość. Ten sam cmentarz, to ten sam wiatr, ten sam, to ten sam wiatr, ten sam. Artystą wyklętym, niestety dobry Bóg dał mi za dużo talent. Tak, Panie Jezu, tak to jest. Wciąż muszę grać fryzjerski dres z designerką wielu designów, z projektantką wielu projektów, z konsultantką wielu konsultantów. W sobotę o godzinie 20 na placu Piłsudskiego zorganizowano wiec poparcia dla strajkujących nauczycieli. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Kutna, rodziców, uczniów, a przede wszystkim nauczycieli. Ja jestem tu dlatego, aby okazać, zamanifestować swoją solidarność ze wszystkimi nauczycielami, którzy w chwili próby muszą mieć nasze poparcie, nasze wsparcie. I z tym przychodzę. Przez wiele lat sam pracowałem przy tablicy i myślę, że wiem, co boli, co wkurza, co irytuje nauczycieli. Emocje są duże, niestety mi też się udzielają. Szanowni Państwo, zanim jest taki pomysł, byśmy z tych, z tych świec, tutaj wspólnie, symbolicznie ułożyli wykrzyknik. Wykrzyknik, który będzie symbolem tego protestu. Proszę Państwa, nazywam się Stańska Dorota, jestem nauczycielką 2 ELO i chciałabym podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim, którzy nas wspierają, podziękować naszym uczniom, bo widzę ich, i podziękować naszym rodzicom, bo też ich widzę. Powiedzieć kilka słów do mikrofonu. Boją się nauczyciele i ja to rozumiem. Ja się nie boję. Policja ostrzega przed zagrożeniami, które mogą czekać na nas w czasie świąt wielkanocnych. Wyjeżdżając z domu na czas świąt, pamiętajmy o naszych domach, mieszkaniach, aby odpowiednio je zabezpieczyć. Nasze mieszkania, domy, szczególnie w tym okresie właśnie świątecznym, to taki łakomy kąsek dla złodzieja. A więc pamiętajmy, aby wyjeżdżając na święta swoje mieszkania pozostawić albo pod okiem przyjaznego sąsiada, bowiem baczny sąsiad nie tygnu nie odmówi nam pomocy, często zauważy jakieś obce osoby, które kręcą się w pobliżu naszego domu bądź mieszkania. Jeśli nie ma kogoś, kto mógłby pomóc, upewnijmy się, że drzwi i okna są prawidłowo pozamykane, natomiast cenne jakieś przedmioty albo zdeponujmy w sejfie, bądź oddajmy na przechowanie zaufanej osobie. Na pewno nie zostawiajmy klucze pod wycieraczką, a przed wyjazdem pozamykajmy zawory wodne, gazowe, tak aby uniknąć ewentualnej awarii. Pamiętajmy również o tym, że w tym przedświątecznym okresie do naszych drzwi pukają różne osoby.
Proponują nam szybkie pożyczki, pieniądze lub kupno różnego rodzaju jakichś świątecznych upominków. Zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z takimi ludźmi, które często próbują po prostu nas oszukać. Często są to złodzieje, gotowi wykorzystać naszą właśnie naiwność. Oczywiście okres świąteczny to okres również wzmożonego ruchu na drodze. Policjanci będą na drogach w znacznej ilości, w zwiększonych ilościach sił. Nasilenie ruchu na drogach przewidujemy już od końca tego tygodnia aż do poniedziałku. Podczas tych dni no oczywiście największym zagrożeniem są kierowcy, którzy wsiadają za kółko nietrzeźwi. Uczulamy, że policjanci ze szczególną uwagą podczas tych kontroli będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Warto więc dwa razy się zastanowić, niż potem ponosić no, surowe konsekwencje świątecznej biesiady. Trzeźwość bowiem może, może nas także ustrzec od tragedii. Oczywiście wszyscy kierowcy powinni pamiętać, że dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy również o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Zwracajmy szczególną również uwagę na niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza po zmroku, kiedy ci stają się mniej widoczni. Należy zwrócić uwagę szczególnie przy centrach handlowych, bazarach, kościołach, gdzie tych ludzi na pewno w okresie świątecznym będzie znacznie więcej. Pierwsze liceum ogólnokształcące PUL imienia 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie serdecznie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 27 kwietnia. Zapraszam Państwa na dni otwarte do Liceum Mundurowego, do Kutnowskiego Liceum Mundurowego. Dni otwarte odbędą się 27 kwietnia, w sobotę, po świętach. Na dniach otwartych będziemy przede wszystkim pokazywali, eksponowali to, co różnicuje nas od innych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. Czyli elementy związane z przygotowaniem do służb mundurowych. W szkole realizowane są w ramach przedmiotu edukacja obronna cztery specjalności i te cztery specjalności, czyli wojskowa, policyjna, pożarnictwo i ratownictwo, będą wyeksponowane na drzwiach otwartych. Będą elementy praktyczne, bo przede wszystkim to chcemy pokazać. Wiadomo, że w cyklu szkolnego nauczania teoria również być musi, natomiast na drzwiach otwartych elementy praktyczne. Cóż będzie się działo? Jeśli chodzi o specjalność wojskową, będzie to przede wszystkim pokaz wyszkolenia obronnego, wojskowego z elementami akrobatyki, z elementami taktyki. To oczywiście tak w telegraficznym skrócie. Jeśli chodzi o kwestie związane ze specjalnością policyjną, będzie miejsce tak zwanych oględzin, jak te procedury wyglądają. Będą wyeksponowane środki przymusu bezpośredniego, które są elementy, które są na wyposażeniu szkoły, czyli pałki, tomfa, kajdanki, tarcze, ochraniacze, różne tego typu rzeczy. Zresztą te elementy są również wykorzystywane na przedmiocie techniki interwencji, bo taki przedmiot również w szkolnym ramowym programie nauczania się znajduje. Specjalność pożarnictwo, środki, podręczny sprzęt gaśniczy. W ramach zawartej współpracy i porozumienia przyjedzie samochód ciężkiego ratownictwa technicznego. Będzie również symulator gaszenia pożaru, konkretnie zapalonej oliwy. W ramach ratownictwa, no o ratownictwie się mówi dużo, bardzo istotna rzecz, zresztą elementy ratownictwa występują w każdej z wymienionych przeze mnie służb, bo mamy oczywiście strażaków, ratowników, ale i policjantów, i żołnierzy, więc będą elementy i resuscytacji tego nie za dużo, ale takie, no nie chcę wszystkiego po prostu zdradzać Państwu, zapraszam młodzież, zapraszam rodziców 27 na ulicę Troczeskiego 2 do siedziby szkoły, zaczynamy o godzinie 10 i na pewno punktualnie zaczniemy. Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie od dziś do wyczerpania środków finansowych prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Realizujemy to w ramach dwóch projektów, regionalny program operacyjny i w ramach tego projektu mamy przeznaczone środki na stworzenie 19 takich miejsc w ramach dotacji i z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i tutaj mamy tych środków na przyznanie 12 dotacji. Sezon motocyklowy w pełni. Policja rozpoczyna patrole na pojazdach jednośladowych. Początek sezonu motocyklowego za nami. Coraz większa liczba jednośladów na naszych drogach jest tego bezdyskusyjnym potwierdzeniem.
Z garaży wyjechali sympatycy motocykli, a na drogach powiatu kutnowskiego można już również spotkać policjantów na motorach nieoznakowanych, którzy będą pilnować porządku na naszych drogach. Mundurowi na swoich jednośladach będą monitorować drogi powiatu kutnowskiego. Taka forma pełnienia służby pozwala na szybką reakcję na zdarzenia oraz ekspresowe dotarcie na miejsce, co niejednokrotnie dla radiowozu jest niemożliwe bądź utrudnione. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na kierowców jednośladów, na sposób ich jazdy. Sprawdzą również, czy posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania motocyklami. Pod szczególnym nadzorem będą miejsca, gdzie miłośnicy dwóch kółek nie przestrzegają przepisów drogowych. Policjantów na motocyklach będzie można spotkać na głównych ciągach komunikacyjnych, jak i na terenie naszego miasta Kutno. Niestety nie wszyscy motocykliści korzystający z pięknej pogody, takiej jak na przykład dzisiaj, jeżdżą ostrożnie i przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że w zeszłym roku na terenie powiatu kutnowskiego doszło do 10 wypadków oraz 7 kolizji drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych. Nie jeżdżę na co dzień tym samochodem i po prostu zapomniałem się włączyć. Te światła jest jasne i też no tak wyszło niestety. Wysoki mandat? 100. W okresie świątecznym czekają nas zmiany w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej. W niedzielę wielkanocną autobusy nie pojawią się na ulicach miasta Kutna. Proszę Państwa, zapraszamy do korzystania z komunikacji miejskiej w okresie świątecznym. Wielką sobotę w miesiącu kwietniu, 20 kwietnia autobusy kursują według rozkładu sobotniego z wcześniejszym zakończeniem linii numer 1, 3, 4, 7, 9, 10 i 14. Pozostałe linie jeżdżą do samego końca według rozkładu sobotniego. W pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, w niedzielę, autobusy komunikacji miejskiej nie kursują i rozpoczynamy pracę do Państwa dyspozycji. Jesteśmy od drugiego dnia świąt Wielkiej Nocy, od poniedziałku. Z późniejszym rozpoczęciem rozpoczynamy, dlatego zapraszamy na nasze strony internetowe, ogłoszenia na przystankach i bardzo Państwa prosimy, możecie wsiąść do naszych autobusów w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i dostać się na wybrane miejsce. W gminie Krośniewice realizowane są nowe inwestycje związane z budownictwem drogowym. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tutaj złożyliśmy dwa wnioski. Pierwszy to na drogę Wolanowska-Godzięby i drugi wniosek na przebudowę ulicy Lipowej w ramach zadania pod nazwą Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką. I tutaj mam na myśli ulice Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa i Łąkowa, etap drugi. Ponadto zlecono również wykonanie map do celów projektowych na drogi Suchodoły, Wychny, jak również na drogę w miejscowości Szubina. Ponadto dokonano przebudowy drogi wewnętrznej w Szubinie i tutaj jest taka długość 600 metrów, etap pierwszy, i ten etap pierwszy wykonał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach. Do końca kwietnia zlecimy również wykonanie map do celów projektowych dla następujących zadań, m.in. przebudowa drogi gminnej na odcinku obwodnica Krośniewic, stacja kolejowa Krzewie, przebudowa ulicy Księdza Popiełuszki, przebudowa ulicy Bema Wąskiej i budowa ulicy nowo projektowanej, przedłużenie ulicy Bema i na koniec przebudowa drogi gminnej Nowe Witów Wroczyny. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na coroczny bieg ku biało-czerwonej, który odbędzie się 2 maja. W jaki sposób Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uczci Dzień Flagi 2 maja? Od kilku lat już organizujemy 2 maja bieg ku biało-czerwonej. Bieg jest razem z obchodami Święta Flagi. Jest jednym z jego elementów, tych uroczystości. No i muszę powiedzieć, że w zeszłym roku zrobiliśmy to start na Placu Piłsudskiego,
a meta w parku Traugutta i efekt był fantastyczny. Po pierwsze, bardzo dużo wzięło udział uczestników. Przypomnę, że może startować praktycznie każdy. Tutaj tempo biegu jest dowolne. Najważniejszy jest udział i oddanie hołdu fladze. Natomiast przed startem każdy otrzymuje część uczestników koszulki białe, a część czerwone. No i potem jak stawka się rozciągnie na trasie w parku Traugutta, no efekt jest bardzo fajny, bo jest to właśnie tak biało-czerwono. A na sam koniec, na skarpie w parku posadowiona jest wielka flaga biało-czerwona. I po skończeniu biegu uczestnicy stają nad tą flagą i wychodzi naprawdę piękne, fajne zdjęcie. No oczywiście sam udział tutaj jest najważniejszy. Będzie trochę muzyki, prawdopodobnie orkiestra Dęta. No jak zwykle nierozłączne w takich okolicznościach to będzie co nieco z grilla. Więc bardzo serdecznie zapraszam 2 maja, to jest czwartek, 12:30, start z Placu Piłsudskiego. Nie trzeba się zapisywać, trzeba mieć tylko chęci i biegamy ku biało-czerwonej 2 maja. Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy kutnianie składają najserdeczniejsze życzenia swoim najbliższym i wszystkim mieszkańcom miasta Róż. Wszystkim najlepszego, smacznego jajka dla całej rodziny i dla całego miasta. Szczęśliwego, wesołego alleluja, zdrowych jajeczek, smacznych jajeczek, śmingusa. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkim mieszkańcom i swoim rodzicom życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i zdrowia i wesołych świąt. Chciałabym wszystkim rodzinom kutnowskim złożyć najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, wiele łask od zmartwychwstałego Chrystusa dla wierzących kutniań i radości ze wspólnego pobytu z rodziną, bo tak na pewno nam brakuje tego czasu, także wszystkiego dobrego wszystkim kutnianiom życzę. Wszystkiego najlepszego, no zdrowia, pomyślności, świętych, wesołych świąt, no co by jeszcze, i dla bliskich, no i dla rodziny, i dla całych mieszkańców Kutna. No, życzymy wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych, błogosowieństwa i żeby było wszystko Kutna. W związku ze zbliżającymi się właśnie świętami, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i samych jakichś tam pogodnych chwil w czasie tych zbliżających się świąt życzę ja i moi koledzy właśnie tutaj z taksówki. Z okazji zbliżających się świąt chciałyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim spokoju, odpoczynku w gronie rodzinnym i wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla wszystkich mieszkańców Kutna. Życzymy my razem z córeczką. Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy chciałybyśmy życzyć wszystkim mieszkańcom Kutna świąt spędzonych w gronie rodzinnym, w szczęściu, w radości i zapraszamy do lodów. Będziemy otwarci całe święta. Wesołych świąt! Życzę wszystkiego najlepszego, jajka święconego, no i wszystko, żeby się jak najlepiej im szczęśliwo przy stole. Życzymy zdrowych i wesołych świąt, wszystkiego dobrego, mokrego dyngusa. No i wszystkiego naj dla wszystkich mieszkańców Kutna. Już mogę życzyć samego tylko szczęścia, żeby wszyscy nasi mieszkańcy byli zadowoleni, żeby kochali to miasto, żeby czuli się jak najlepiej. No i też, żeby materialnie było lepiej jeszcze w naszym mieście, chociaż pięknieje coraz bardziej, jest wspaniale. Z okazji świąt wielkanocnych życzę Wam wszystkim żarłoki, zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego najlepszego, smacznego jajka i pamiętajcie o dietach. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkiej Nocy, aby ten Chrystus, który zmartwychwstanie, zmartwychwstał też w naszych sercach, żeby to nie był tylko czas, kiedy będziemy siedzieć przy stołach i spożywać posiłki, ale też cieszyć się wzajemnie sobą, żeby to był czas, kiedy będziemy mieli jakieś piękne postanowienia, żebyśmy byli razem, żebyśmy się kochali, żeby to był taki, pogoda jest sprzyjająca, więc żeby to też był taki czas, żebyśmy
no byli jednak bardzo blisko siebie. Wszystkiego najlepszego. Radni Rady Miasta Rafał Jóźwiak oraz Robert Feliniak chcą upamiętnienia w naszym mieście Jana Nowaka Jeziorańskiego, który w czasach działalności podziemnej konspiracji przebywał w Kutnie. Znajdujemy się przy ulicy Kochanowskiego 12. Jaka historia wiąże się z tym miejscem? To miejsce jest bardzo ciekawie opisane w książce Kurier z Warszawy autorstwa Jana Nowaka Jeziorańskiego. To jest książka, która dotyczy losów Jana Nowaka Jeziorańskiego w czasie okupacji niemieckiej. I między innymi opisuje właśnie to miejsce. Tam ono nie jest podane z nazwy, ale dzięki nazwiskom, które padają, nazwiskom Kutnowian, które padają w tej książce, można było ustalić właśnie, że o tę kamienicę chodzi, a więc kamienicę położoną w pobliżu dworca kolejowego, w której zamieszkiwała w czasie wojny i krótko po wojnie również rodzina Celmerów. W jaki sposób chcielibyście panowie, pan oraz radny Feliniak, upamiętnić to miejsce? Ja w moim felietonie w Powiatowym Życiu Kutna kilka tygodni temu zaproponowałem, aby na budynku tym wmurować tablicę pamiątkową, która będzie poświęcona zarówno temu, że przebywał tutaj słynny kurier z Warszawy Jan Nowak Jeziorański, jak i było to mieszkanie konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej. Natomiast radny Feliniak zaproponował, aby uczynić to w formie systemu istniejącego już w Kutnie, czyli systemu informacji miejskiej, a więc charakterystycznych tablic, które w niektórych ważnych miejscach Kutna są ustawione. Ja się na to zgodziłem i taki jest efekt, że powstała wspólna interpelacja ponad podziałami politycznymi, bo każdy z nas jest z innego klubu, ale inicjatywa, myślę, uczczenia żołnierzy Armii Krajowej, osób, które były w konspiracji, które były zaprzysiężone i ryzykowały własne życie w czasie wojny, jest taka uniwersalna, że również radni z przeciwnych sobie klubów politycznych mogą taki gest uczynić i próbować uczcić to miejsce wspólnie. Warto uczcić pamięć żołnierzy Armii Krajowej, warto uczcić pamięć konspiratorów, którzy byli zrzeszeni w tej organizacji podziemnej, bowiem w Kutnowskim Węźle Kolejowym PKP w czasie II wojny światowej istniała bardzo silna komórka Armii Krajowej. 68, aż jak wiemy ze wspomnień szefa tej komórki Aleksandra Kaniepienia, aż tylu ludzi poległo, zostało zamordowanych w czasie II wojny światowej. Więc były to bardzo potężne straty. Imiennie ci ludzie bardzo rzadko trafiają do świadomości publicznej. Warto więc każde miejsce, które wiemy, że jest związane z tą konspiracją sprzed kilkudziesięciu lat, warto każde z tych miejsc uczcić, warto społeczeństwu, ale również przebywającym w Kutnie turystom o tym przypominać, warto ich o tym informować. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W niedzielę przejściowe zachmurzenie, temperatura 17 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 6 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali.
Poniedziałek przeważnie słonecznie, temperatura 16 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. We wtorek przejściowe zachmurzenie, temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. W niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka Kutno wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem. Dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy!